Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Rzeczniku. Pochylamy się dzisiaj nad Pana sprawozdaniem, nad sprawozdaniem rzecznika, który jest solą w oku tej władzy. Władzy, której nie jest po drodze ani z demokracją, ani z równym traktowaniem, ani też z tolerancją. Podsumowujemy dziś pracę rzecznika ludzkich spraw, na którą pracę składa się obrona zwykłych ludzi, na którą pracę składa się edukacja i pomoc. W swojej misji wydobywał Pan na światło dzienne niełatwe przecież sprawy. Sprawy, które naruszają zagwarantowane prawa człowieka i obywatela. Stawał Pan w obronie najważniejszych wartości, godności osobistej, wolności, równości, równego traktowania, demokratycznych standardów. Bronił Pan pokrzywdzonych i słabszych. Taki właśnie powinien być rzecznik. Powinien być obrońcą słabszych i potrzebujących. W swojej misji jednak nie miał Pan lekko. Dlaczego? Bo był Pan niezależny i bezstronny. Nie dał się Pan podporządkować żadnej władzy, żadnej partii i prezesowi też żadnemu nie dał się Pan podporządkować. Za swoją niezależność srogo Pan płacił. Pan i Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Władza, nie mogąc Pana odwołać, próbowała Pana dyskredytować. Jednak ja bardzo cieszę się, że był Pan zawsze konsekwentny i prawy, że nie był Pan lojalny, że nie był Pan posłuszny i nie był Pan podporządkowany władzy, że przez cały czas swojego urzędowania był Pan takim balastem dla władzy. Był Pan balastem, która depcze konstytucję, niszczy demokrację i ogranicza obywatelskie wolności. Bo przecież warto być przyzwoitym, warto być konsekwentnym i warto być odważnym. Dziękuję, że wypełnia Pan swoje obowiązki względem ludzi. Właśnie ludzi, nie polityków i nie partii. Dziękuję, że nie jest Pan marionetką, że nie siedział Pan przez okres swojego urzędowania w kącie. Był Pan i jest i będzie odważnym i mądrym głosem w tym bardzo trudnym czasie. Dziękuję za to, że jest Pan strażnikiem Konstytucji, która jest dla nas wszystkich drogowskazem, ale niestety nie jest dla wszystkich. Dziękuję za podejmowane interwencje, które dotyczą równego traktowania, a za to szczególnie dziękuję, bo skala dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną jest ogromna. I rośnie, bo władza daje przyzwolenie na homofobię, ksenofobię i antysemityzm. A skoro władza przyzwala, to bierze na siebie współodpowiedzialność. I o tym trzeba pamiętać i z tym trzeba zawsze walczyć. Dziękuję Panu i Pana współpracownikom za Waszą pracę i za przedstawiony raport, który tak jak Konstytucja powinien dla nas wszystkich być kierunkowskazem, powinien dla nas wszystkich być drogowskazem. W imieniu klubu, w imieniu swoim i Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Serdecznie dziękuję za współpracę i proszę podziękować współpracownikom. Dziękuję bardzo.